Polska w roku pańskim 1576 ma równocześnie aż czterech królów. Wydaje się to niepodobieństwem. Czterech królów. Za wielu jak na jedno państwo. Policzmy na palcach. Henryk Walezy, cesarz Maksymilian II, Stefan Batory. A kto czwarty? Kobita. Mianowicie siostra Zygmunta Augusta. Anna Jagielonka została wybrana jako piast. Przydano jej zaś za małżonka Batorego Czterech królów. Henryk właściwie w grę nie wchodzi, ale nie przestał bynajmniej używać tytułu króla Polski. Po jego skandalicznej ucieczce wyznaczono mu termin, mówiąc, że jeśli nie zdecyduje się wrócić, koronę Polską utraci. Nie wrócił. Ani mu się śniło. Nie mówmy o Henryku. Niechże się tytułuje królem polski, którym naprawdę nie był nigdy. Cesarz Maksymilian II, wybrany królem nieprawnie, przez Senat tylko. Dnie jego także policzone. Ale prymas uchański ogłosił go królem i zaintonował Tedeum Laudamus, a na zamku warszawskim marszałek wielki Koronny Opaliński, idąc w ślad za prymasem, obwieścił uroczyście, że nie kto inny, lecz Maksymilian objął tron Polski. Wypadki rozgrywają się błyskawicznie szybko, jak w jakimś dziwnym filmie. Opaliński na zamku, a marszałek nadworny koronny Andrzej Zborowski na rynku warszawskim ogłasza królem Polski batorego. Jest więc, powtarzam, że Henryka nie liczę, dwóch królów konkurencyjnych i jest król trzeci, Anna Jagielonka, czyli piast. Wybór nieszczęsnej starej panny uzasadniono powołując się na przykłady z legendy i z historii. Przecież Wanda. Co nie chciała Niemca, była królową Polski, a Jadwiga była nie królową, ale królem. Jeśli Annie przydano za małżonka Batorego, nie jest to rzeczą nową, gdyż tak samo Jadwidze przydano za małżonka Jagielę. Niech żyje królowa czy król Anna. Elekcja Anny Jagiellonki odbyła się dla dokładności aż dwa razy. Więc najpierw w Warszawie, następnie zrobione jakby poprawiny w Jędrzejowie, znowuż stawiając warunek, by poślubiła Batorego, który dzięki temu małżeństwu zostanie królem. Gdy prymas popiera ze wszystkich sił Habsburga, Maksymiliana, Anna, więc pośrednio Batorego, popiera nie mniej energicznie biskup Karmkowski. Zarówno on... Jak porastający w pierze przyszły wielki mąż stanu Zamojski, wpadli na tę myśl, by wybrać piasta w osobie starej panny ostatniej gałęzi dynastii Jagiellonów w Polsce. Biskup Karnkowski uzasadnia ten wybór słowami: Nie znaleźliśmy innego środka poratowania Ojczyzny w tak krytycznym jej stanie, dodając, że na nowe przypadki, nowymi środkami radę trzeba dawać. Tak? Stan Polski jest krytyczny. Posłowie Senatu jadą do Wiednia i proszą Maksymiliana, aby wybrał się w drogę do Polski. Posłowie szlachty jadą do Siedmiogrodu, prosząc o to samo Batorego, któremu drogę do tronu wymościła Anna Jagielonka. Ponieważ kontrkandydat może lada chwila przekroczyć granicę Polski i opanować Kraków, tedy szlachta prosi, a może... Nie prosi, lecz każe Annie Jagiellące, by natychmiast opuściła Warszawę i zamieszkała na Wawelu. Bidna Anna. jakąż energię okazała. Co prawda, Wawel ufortyfikowano specjalnie na wypadek inwazji austriackiej. Wprawdzie wzmocniono zalogę Krakowa. Lecz król Anna ma lat 53. Takie rzeczy to już nie na jej wiek. Jedzie przecież do Krakowa na niepewne. Literatura nasza okazała się niewdzięczna wobec tej miłej królowej. Tylko niezawodny Kraszewski poświęcił jej jakąś powieść, której tytułu już nie pamiętam. Anna zasłużyła sobie na coś więcej. Gdy uporam się z radiowym kursem historii Polski, zaraz wezmę się do pisania dramatu wierszem białym jak śnieg pod tytułem Anna Jagielonka. Co powiedziawszy, mimochodem wracam do rzeczy. Maksymilian chciałby zasiąść na tronie Polski, ale oświadcza posłom, że najwcześniej przyjedzie w marcu, a wybrany został w pierwszej połowie grudnia poprzedniego roku. Zwleka z decyzją, gdyż chce, by mu udzielił poparcia Iwan Groźny. Wspólnie zaś z Iwanem zamyśla dokonać podziału Polski. Przyjedzie w marcu? Za późno. Batory jest znacznie szybszy. Już dnia 8 lutego zaprzysięga warunki, które mu przedstawili posłowie polscy przybywszy do Siedmiogrodu. Warunki są trudne, lecz je przyjmuje, a opuszczając ojczyznę mówi jak Cezar. Kości rzucone. Sytuacja Batorego przedstawia się niebywale ciężko. Został wybrany przez szlachtę polską, przez pewien jej procent. Szlachta litewska nie należy do jego zwolenników, równie jak Prusy. Senat, przede wszystkim jego głowa, prymas uchański, stoi twardo przy Maksymilianie i nie chce włożyć Batoremu korony na skronie. Najbardziej stawia się Gdańsk. I pierwsza ciężka przeprawa, która czeka Batorego, to zmuszenie tego miasta do posłuszeństwa. Uprzedzając trochę bieg wypadków, trzeba zaznaczyć, że zwycięstwo Batorego nad Gdańskiem jest mniej niż połowiczne. Król musi wybierać pośród wrogów i za wroga numer jeden uzna Moskwę. Ale wrogów ma znacznie więcej. Do prawdy, kości rzucone. Pieniędzy nie ma, bo Henryk Walezy puścił wszystko, co było. Nie ma i wojska. Warunki zaś, które Batory przysiągł na wyjezdnym z Siedmiogrodu, mówią, że pospolite ruszenie szlachty nie jest narzędziem takim, by król mógł nim dowolnie dysponować. Lecz Batory znajdzie pieniądze i stworzy wojsko do wojny z Rosją, wyprowadzając armię 35-tysięczną. Cyfra imponująca, ale za mała dla Batorego, który chciał zadziwić całe chrześcijaństwo swymi czynami. Lecz chrześcijaństwo w osobie papieża widzi niechętnie Batorego, nie mogąc mu wybaczyć, że będąc księciem siedmiogrodzkim, musiał złożyć hołd sultanowi. Wbrew złym początkowo stosunkom Batorego i Watykanu, król nasz na prośbę nuncjusza interweniować będzie u królowej angielskiej Elżbiety, prosząc, by uwolniła kilku czy kilkunastu jezuitów uwięzionych w protestanckiej Anglii. Lecz to tylko nawias. Mówimy o wrogach i o niepewnych sąsiadach, do których w pierwszym rzędzie należy Turcja. Tatarzy także, a jakże. Batory musi myśleć o pacyfikacji Gdańska, o wojnie z Moskwą, a południowo-wschodnie granice Polski stoją pod ustawiczną groźbą napadu Tatarów. Mimo wszystko Batory jedzie do Polski. W połowie kwietnia jest już pod Krakowem. Dnia 23 kwietnia wjeżdża uroczyście na Wawel. Nikt nie ośmielił się zastąpić mu drogi. Król jest w stolicy państwa. Spieszy się. Nie czeka na to, aż prymas uchański zdecyduje się porzucić szeregi stronników Maksymiliana. Zamiast prymasa koronuje Batorego biskup Karnkowski. I tenże biskup daje królowi na Wawelu ślub z Anną Jagielonką. Batory jest królem Polski. Mając wielu wrogów, zarówno poza Polską, jak w samej Polsce, ma, nie mówię o rodzinie Zborowskich, jednego z sprzymierzeńca. Jest z nim postać potężna Jan Zamojski. Te dwie indywidualności uzupełniają się nawzajem i słusznie mówiono, że król idąc na posiedzenie Sejmu powinien iść zawsze w towarzystwie Zamojskiego. Aż Zamojski wybierając się na wojnę powinien iść z królem. Batory, choć nie talentów dyplomatycznych, uznaje przede wszystkim ofensywę. Zamojski, który na polu walki okaże się dobrym dowódcą w polityce zewnętrznej, głosi raczej zasadę defensywy. Lecz jest żelaznym człowiekiem, jak królem żelaznym jest Batory. Mówiąc o panowaniu tego władcy, myśleć musimy równocześnie o Zamojskim. Trudno ich oddzielić i obej niemal w stopniu jednakowym ponoszą odpowiedzialność za losy Polski w okresie dziesięciolecia rządów Batorego. Jest to epoka piękna i wielka, ale nad nią już odzywa się posępny głos Kassandry, wieszczki, która wyprorokowała upadek Troi. Dnia 12 stycznia 1578 roku odbyła się w Jazdowie pod Warszawą Pierwsza wielka premiera sztuki politycznej pod tytułem Odprawa posłów greckich. Napisał tę sztukę Kochanowski. Uświetnić zaśmiała Wesele Zamońskiego z pierwszą jego żoną Radziwi Nie wiemy, kim byli wykonawcy tej sztuki, nie wiemy, ile razy ją grano, ale głos jednej z głównych postaci tego dramatu, zatem złowróżny głos Kassandry. Przetrwał wieki i po dziś dzień mróz idzie nam po kościach, gdy słuchamy przepowiedni. Czujcie, stróże, noc idzie podejrzana. Wielki ogień ma powstać. Tak wielki ogień, że wszystko jako w biały dzień widać będzie, ale nazajutrz zaś nic widać nie będzie. Syny wszytki pobiją, dziewki w niewolą zabiorą. Drugie kwoli trupom umarłym na ich grobie bić będą. Matko, ty dziadek swoich płakać nie będziesz, ale wyć będziesz. Straszliwe słowa niosą zapowiedź klęsk potopu szwedzkiego rozbioru. Gwarzymy pod rozłożystym dębem o dziejach Polski, a nagle odzywa się rozpaczny krzyk opętanej wieżki, która patrząc w przyszłość, poprzez stulecia wola do Polski, Matko, ty dziatek swoich płakać nie będziesz, ale wyć będziesz. Od tego krzyku drży powietrze. Wielka premiera polityczna zatem od prawa posłów greckich Kochanowskiego wyprzedza o dwa wieki wstrząs, jakiego doznali widzowie polskiego teatru na premierze powrotu posła oraz krakowiaków i górali. Wyprzedza o trzy wieki z górą wesele i wyzwolenie wyspińskiego, ustępując wartością artystyczną swym następczyniom, podobnie jak one przedstawia Polskę. Jest satyrą, krwawą satyrą. Mówi o prywacie, o kulutniach sejmowych, o tym, że w Polsce zamiera duch rycerski, że warholstwo bierze górę nad interesami państwa. Lecz sztuka Kochanowskiego nie jest płaczliwa. Ona budzi ze snu i w samym finale rzuca hasło ofensywy w sposób najbardziej wyraźny, nie ulegający wątpliwości. Na każdy rok nam każą radzić o obronie. Ba, radźmy też o wojnie. Nie wszystko się brońmy. Radźmy jako kogo bić, lepiej niż go czekać. Czy między sztuką Kochanowskiego a wyprawą wojenną przeciw Moskwie istnieje ścisły związek przyczynowy? Trudno odpowiedzieć. To pewne, że wkrótce. Po warszawskiej premierze znalazły się pieniądze, jak znalazło się wojsko. Król, który wybierając się po koronę polską rzekł, jak Cezar, że kości są rzucone, nie czeka na dalsze podboje dokonywane przez Iwana groźnego, lecz uderza. Uderza i zwycięża.